pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań dotyczących świętego Tomasza będzie spotkaniem przede wszystkim przeznaczonym na zrozumienie tego, czym jest w ogóle filozofia. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Czym w ogóle jest filozofia? Bo chociaż święty Tomasz był przede wszystkim teologiem, nie możemy zrozumieć jego teologii, nie możemy zrozumieć wartości świętego Tomasza jako teologa, jeżeli wcześniej nie zrozumiemy tego, czym jest filozofia, jeżeli wcześniej nie zrozumiemy tego, czym jest ten szczególny zresztą jakby obszar badań filozoficznych, którym zajmuje się metafizyka, czym w ogóle jest metafizyka. A więc, jeżeli chodzi o filozofię. Jeżeli chodzi o filozofię, problem też jest o tyle ciekawy, że i taki no ważny, że filozofia nie należy do dziedzin, które są uczone w szkole. Tutaj w szkole, akurat w Akwinacie, to jest taki wyjątek, aż 2 godziny w ciągu tygodnia, od 1 klasy do 4 włącznie, przeznaczone są właśnie na zajęcia z filozofii. Ale przecież w szkole podstawowej i praktycznie w każdej szkole średniej filozofii jako takiego przedmiotu nie ma. A przecież z drugiej strony wszystkie nauki, wszystkie dyscypliny naukowe tak naprawdę przecież pochodzą z filozofii. Jeżeli chodzi o nauki ścisłe, jeżeli chodzi o nauki humanistyczne, niezależnie od tego, o jakiej nauce mówimy, one wszystkie narodziły się z filozofii. W filozofii wiemy jednak bardzo niewiele. I to też jest powodem, dla którego współcześni ludzie mają duże problemy z zrozumieniem, właśnie takim właściwym zrozumieniem pewnych kwestii, które powstają, czy które istnieją na pograniczu nauk, które wymagają pewnego szerszego spojrzenia. Tym właśnie filozofia różni się od nauk szczegółowych, że umożliwia pewne szersze spojrzenie. Nauki szczegółowe są z definicji ograniczone do jakiegoś obszaru rzeczywistości, nawet jeżeli są mimo wszystko bardzo szerokie. Na przykład fizyka, która zajmuje się przemianami fizycznymi, przemianami tego całego ogromnego spektrum różnych zjawisk, różnych bytów, czy to tych nieożywionych, czy to tych jakoś ożywionych, ale na tym poziomie samych przemian fizycznych, przecież ona też całego obszaru rzeczywistości nie ogarnia. Fizyka nie może nam nic powiedzieć o ludzkiej duszy, nie może nam niczego powiedzieć o takich bytach, jakim jest Bóg na przykład, czy są aniołowie. Znamy oczywiście z objawienia, jeżeli chodzi o aniołów, ale też i na poziomie samej spekulacji rozumowej są przynajmniej hipotetycznymi bytami. Nic o nich nie może nam powiedzieć właśnie fizyka. No i tak samo, jeżeli chodzi o takie nauki jak chemia czy biologia, wszystkie te nauki mają przecież bardzo ograniczony zakres stosowalności. Nie mogą wielu rzeczy opisać. Nie możemy zrozumieć rzeczywistości całkowicie, jeżeli się ograniczymy do nauk szczegółowych. Nauki szczegółowe też mają jedną jeszcze taką bardzo istotną wadę, ograniczenie bardzo poważne. One są jakby redukcyjne, to znaczy one się posługują pewnego rodzaju redukcją tego elementu rzeczywistości, który opisują. To znaczy, jeżeli na przykład fizyk będzie zajmował się zagadnieniem jakiegoś astronauty znajdującego się w rakiecie kosmicznej, która z kolei znajduje się w polu grawitacyjnym i się tam w jakiś sposób porusza, wówczas z punktu widzenia samych praw fizyki nie będzie miało znaczenia, czy na fotelu siedzi astronauta, czy znajduje się tam na przykład worek z ziemniakami o masie równej masie astronauty. Z punktu widzenia samej fizyki w tym zagadnieniu można zredukować, można uprościć problem w taki właśnie sposób i to jakby nie zmienia niczego. Jakby nauka taka jak fizyka i wszystkie inne zresztą też, muszą ograniczać problemy. Po prostu to wynika z samej metody badań, to wynika po prostu z samej tych nauk, że one będą redukowały, będą uproszczały rzeczywistość.
Otóż filozofia jest tego pozbawiona. Filozofia będzie zawsze pamiętała, z czym mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z człowiekiem, czy mamy do czynienia z jakimś zwierzęciem roślinną, czy jakimś przedmiotem, jakimś tam materii nieożywionej. To wszystko będzie ciągle miała na uwadze filozofia. I tym się różni właśnie od fizyki. Nic dziwnego więc, że fizyka, czy też inne nauki, które w podobny sposób będą opisywały, czyli właśnie wszystkie nauki szczegółowe, że jakby jeżeli się do nich ograniczymy i do nich ograniczymy nasze wykształcenie, to prowadzi nas do różnego rodzaju paradoksów i trudności. Bo zapominamy o pewnej jakby przestrzeni, pewnym obszarze rzeczywistości, który ciągle gdzieś jakoś jest ponad nami, poza nami. I stąd też bierze się współcześnie występujący na przykład ten, powiedzmy, kryzys intelektualny, który doprowadził do powszechnego ateizmu. No to zasadniczo się z tym bardzo mocno wiąże. Więc filozofia nie ma tych ograniczeń, które się wiążą z naukami szczegółowymi. I trzeba też pamiętać, że to jest ta zasadnicza różnica między filozofią a naukami. Oczywiście ma to swoje pewne negatywne też konsekwencje dla filozofii, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy, chodzi o to, że filozofia nie ma takiej precyzji, jaką dysponują nauki szczegółowe. I o ile nie było to widoczne w starożytności i nie było to widoczne jeszcze, powiedzmy, w średniowieczu, o tyle w epoce nowożytnej stało się to bardzo wyraźne. I w współczesnym świecie musimy przyznać, że nauki empiryczne, takie jak fizyka, rzeczywiście mogą imponować nam precyzją, mogą imponować nam ilością danych doświadczalnych, czy pewnych bardzo skomplikowanych, jakby głębią komplikacji matematycznych swoich hipotez, czy swoich już uznanych teorii, które są w przypadku współczesnej fizyki rzeczywiście imponujące, są zupełnie czymś jakby na dużo wyższym poziomie niż to wszystko, co może dać nam filozofia. Po prostu poznanie bardzo precyzyjne. Ale niestety wiąże się to z pewną słabością. Właśnie z tym, że nie możemy opisać całej rzeczywistości, że tracimy jakby z uwagi całą rzeczywistość, ograniczamy ją, redukujemy, opisujemy ją w sposób bardzo powierzchowny, ale jednocześnie bardzo precyzyjny. Filozofia odwrotnie. Więc jakby pokazuje nam to, że nie tyle chodzi o to, by zastąpić nauki szczegółowe filozofią, bo wówczas byśmy nie byli w stanie wielu wynalazków, które już funkcjonują, nie bylibyśmy w stanie nawet zrozumieć, czy nawet może jakoś obsłużyć. Otóż te nauki też mają swoją rolę i one są czymś zasadniczo bardzo dobrym, ale problem polega na tym, że gdzieś zagubiono w ciągu dziejów intelektualnych ludzkości, zagubiono gdzieś wagę filozofii, gdzieś jakby ona została zapomniana, niedoceniona i ludzie skupili się na naukach szczegółowych, bo one rzeczywiście są pewnego rodzaju kluczem do przemiany świata. To się wszystko właśnie wiąże z tym, że filozofia daje przede wszystkim pewnego rodzaju spojrzenie ogólne i mądrościowe, bo będzie opisywała nam rzeczywistość w perspektywie przyczyn najdalszych, najbardziej głębokich. A to się wiąże z mądrością. Tak właśnie Arystoteles rozumie cnotę mądrości, że to jest nic innego jak umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy tych przyczyn najdalszych. I to nam daje mądrość. Daje nam to pewnego rodzaju taką głębię spojrzenia. To jest właśnie mądrość. Tym się różni mądrość od wiedzy. Współczesne nauki empiryczne bardzo dużo dają wiedzy, ale nie dają mądrości. I to widać. Wystarczy porozmawiać z jakimś bardzo znanym naukowcem, uznanym autorytetem w swojej dziedzinie. Okazuje się, że on z jednej strony wie bardzo dużo, tej swojej zresztą dość wąskiej dziedzinie, ale wie tak dużo, że nie jest w stanie w sposób popularny przekazać tego wszystkiego, co wie, tylko jakoś tak zdawkowo, tylko powierzchownie, tylko bardzo upraszczając, i to też w przypadku fizyki ma miejsce, można współczesne teorie dotyczące budowy materii na tym najmniejszym poziomie można w sposób popularny przekazywać bez jakiegoś zniekształcenia, tylko w sposób bardzo powierzchowny. Niestety, nie da się tego zrobić inaczej, bo wtedy doprowadzi to albo do tego, że się zaczyna już wypaczać rzeczywistość, tak żeby ją ukazać w sposób prosty, albo robi się to już w sposób bardziej rzetelny, ale wtedy niestety kosztem owej przystępności. Trzeba więcej
aparatu matematycznego ukazać, trzeba wprowadzić w pewne pojęcia, które są same w sobie bardzo takie nieznane, po prostu szerszemu ogółowi są nieznane. A więc jeżeli chodzi o nauki te współczesne, rzeczywiście one dają bardzo dużo wiedzy, one dają nam możliwość zmieniania świata, ale nie dają nam jakby jego głębokiego zrozumienia. Czyli cierpi na tym to, co jest właściwie najważniejsze, bo jest rzeczywiście prawdą to, co twierdzi filozofia, to, co podkreślał Arystoteles między innymi, co też jest bardzo mocno widoczne u świętego Tomasza i jeszcze jakby zostało u niego podniesione na pewien poziom nadprzyrodzony, że właśnie ważniejsza jest owa kontemplacja. Właśnie ważniejsze jest zrozumienie rzeczywistości niż umiejętność zmieniania rzeczywistości wskutek po prostu znajomości wielu faktów. Bo współczesne nauki właśnie do tego prowadzą, że możemy świat zmieniać, możemy tworzyć różnego rodzaju wynalazki, różnego rodzaju jakieś instytucje, czy ogólnie możemy po prostu traktować współczesne nauki jako pewne środki, dzięki któremu świat może być zmieniany według naszych potrzeb, czy według naszej woli, ale brakuje tego spojrzenia kontemplacyjnego. Brakuje tego, co dla filozofów było właśnie celem uprawiania filozofii. Czyli to jest jakby druga różnica między filozofią, a między naukami szczegółowymi, poza ową ogólnością, poza tym spojrzeniem bardzo szerokim, jakby niczego nie pomijającym, mającym ciągle na uwagę bogactwo rzeczywistości, z którą się stykamy, to jest właśnie to, co jest celem poznania. Celem w przypadku filozofii zawsze będzie kontemplacja, teoria, to, co jest teoretyczne, to, co jest właśnie związane z mądrością, bo jest to spojrzenie właśnie w świetle przyczyn najdalszych, w świetle przyczyn tych najdonioślejszych. I tutaj jakby naturalnie powstaje pewien łącznik między filozofią, a właśnie teologią, czy nawet można powiedzieć życiem wiecznym. Bo przecież z punktu widzenia katolickiego, tego tomistycznego, życie wieczne to jest nic innego, jak oglądanie tam w niebie, oglądanie Boga takim, jakim jest. Jest to visio beatifica, to wizja uszczęśliwiająca, polegająca na oglądaniu Boga, na kontemplacji Boga. I filozofia jest niczym innym, jak takim naturalnym fundamentem, naturalnym odpowiednikiem tego, co na poziomie nadprzyrodzonym jest właśnie istotą życia w niebie. Można powiedzieć, że filozofia jakoś bardzo bezpośrednio prowadzi nas do niczego innego, jak właśnie do nieba. Tego nie dają nauki szczegółowe. One raczej, z racji tego, że redukują rzeczywistość, że ją upraszczają z racji specyfiki swojej metody, że dają nam dużo wiedzy, która umożliwia nam przemienianie świata, ale gdzieś zapomina się o kontemplacji, one raczej nas często właśnie jakoś rozpraszają. Rozpraszają nasze myślenie w kierunku tych rzeczy drugorzędnych. I taki jest też praktyczny owoc dominacji nauk szczegółowych w życiu umysłowym współczesnego człowieka, że człowiek niewiele myśli o Bogu, a dużo myśli o rzeczach stworzonych, dużo myśli o sobie, dużo myśli o tych rzeczach jakby, można powiedzieć, nieistotnych z punktu widzenia tego, co jest rzeczywiście najważniejsze. To są te dwie zasadnicze różnice między naukami przyrodniczymi, ścisłymi, naukami empirycznymi, naukami szczegółowymi, bo tutaj chodzi nie tylko o te nauki ścisłe, może tutaj są jakby najistotniejsze te różnice, najbardziej widoczne, ale te nauki humanistyczne to samo możemy o nich powiedzieć. Tak samo one będą redukowały przedmiot badawczy, będą go jakoś upraszczały z punktu widzenia swojej metody, będą w taki czy inny sposób skupiały się na rzeczach praktycznych. To samo możemy opowiedzieć o naukach, tych tak zwanych humanistycznych naukach społecznych. A więc tutaj jakby to rozgraniczenie już nam pokazuje trochę, czym jest filozofia, jakby w kontraście do nauk, ale filozofia powstała w historii, powstała w rzeczywistości, także jakby w odniesieniu pewnym kontraście do jeszcze innych elementów ludzkiej myśli, jeszcze innych jakby zjawisk takie, które jakoś pokazują nam, czym filozofia jest. Bo pierwsza rzecz jest
jakby dotycząca historii filozofii. Otóż zasadniczo mówimy, że to starożytna Grecja jest ojczyzną filozofii. To jest oczywiście prawda, ale ciekawa i subtelna zarazem rzecz. Otóż refleksja dotycząca rzeczywistości powstała też właściwie już nawet nieco wcześniej na Dalekim Wschodzie. Czy to w ramach cywilizacji chińskiej, czy to w ramach cywilizacji hinduskiej, czy kultury, jakkolwiek to nazwać, ale wcale nie mówimy o tamtej refleksji jako o filozofii. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że tam właściwie nigdy, w ogóle to jest charakterystyczne dla Dalekiego Wschodu i tym się właśnie zawsze Zachód różnił od Wschodu, że tam nie było nigdy takich silnych tendencji, żeby rozróżniać różne elementy rzeczywistości. I to jest widoczne chociażby w medycynie chińskiej, która próbuje człowieka całościowo leczyć, czy na przykład sztuk walki na przykład, które też mają pewne elementy religii jakoś w sobie, jakoś tak zawierają, nie ma tutaj tego rozdziału takiego, czy właściwie może nie rozdziału, tylko nawet rozróżniania. Tym się właśnie Zachód różni od Wschodu, nie tylko tego dalekiego i od Bliskiego Wschodu też jakoś, że bardzo mocno rozróżnia elementy rzeczywistości. Niekoniecznie wiąże się to z koniecznością rozdziału, nawet czasem rozdział byłby katastrofą, na przykład rozdział państwa i kościoła jako taki jest rzeczą katastrofalną, jest rzeczą właśnie niezgodną z doktryną katolicką chociażby, ale trzeba rozróżniać. Nie jest tym samym państwo i kościół. Trzeba rozróżniać. Tak samo dusza i ciało nie jest tym samym, chociaż ich rozdzielanie prowadzi do śmierci. Ich rozdzielanie następuje właśnie w ramach śmierci, ale musimy zawsze rozróżniać. Nie możemy jakoś łączyć elementów ze sobą sprzecznych i twierdzić, że rzeczywistość właśnie taka jest. A to jest bardzo charakterystyczne dla Dalekiego Wschodu. To jest nic innego jak takie, powiedzmy, zrelatywizowanie zasady niesprzeczności. To jest nic innego jak już właściwie na starcie podważenie tej zasady, dzięki której mamy wgląd w rzeczywistość na tym najbardziej głębokim poziomie. I dlatego Daleki Wschód nie stał się ojczyzną filozofii. Dlatego tam ona nie powstała, chociaż refleksja filozoficzna, czy to właśnie taka pseudofilozoficzna, oczywiście była, ale nigdy nie była oddzielona od innych obszarów ludzkiej aktywności, a przede wszystkim od religii. To jest właśnie kolejny jakby wymiar tej różnicy między filozofią, a czymś, co filozofią nie jest, chociaż jest jakoś z nią spokrewnione. W tym przypadku z religią. Otóż jaka jest różnica między religią i filozofią? Przede wszystkim polega ona na tym, że celem filozofii nie jest zbawienie. Celem religii jest zawsze zbawienie, niezależnie od tego, jak ono jest pojmowane. Natomiast celem filozofii jest po prostu zrozumienie rzeczywistości w pierwszej kolejności. Owszem, w drugiej kolejności w filozofii mamy do czynienia też z pewnymi jakimiś takimi czy innymi tendencjami związanymi z działaniem, z wytwarzaniem. To już i Arystoteles oczywiście wyróżnia, ale zasadniczo chodzi właśnie o zrozumienie rzeczywistości. A z kolei religia ma dawać nam zbawienie. Dlatego tylko tam się mogła filozofia narodzić, gdzie ludzka aktywność mogła się odbywać trochę jakby na marginesie religii, gdzie jakoś udało się po pierwsze jakoś rozróżnić między religią a refleksją intelektualną, a po drugie kasta kapłanów nie była czynnikiem jakoś uniemożliwiającym tego rodzaju aktywność. I to miało miejsce właśnie w Grecji. To się rzeczywiście dokonało w koloniach greckich, najpierw na wybrzeżu Azji Mniejszej właściwie, potem tak zwanej Wielkiej Grecji, czyli to jest południe Italii. Potem jakby to centrum filozofii się przeniosło już do tej właściwej Grecji, ale zasadniczo chodzi właśnie o Grecję. I to jest ta specyfika Grecji. Tam się udało po prostu takie warunki wytworzyć, które to umożliwiały, które to sprzyjały temu, a nawet właśnie po prostu umożliwiały. Tego zabrakło na Dalekim Wschodzie. Więc to jest ta druga różnica między filozofią, a w tym przypadku to jest jakby ten drugi wymiar tej różnicy między filozofią i czymś, co filozofią nie jest, chociaż jest z nią związane. No i oczywiście jeszcze filozofia ma to do siebie, że będzie starała się racjonalizować, tak? Bo to jest takie spojrzenie racjonalne na rzeczywistość. Tym się też oczywiście jakoś różni od religii. Jeżeli chodzi o religię, to tutaj jest sprawa też złożona, bo jeżeli chodzi o religię katolicką, nie możemy powiedzieć, że ona jest nieracjonalna,
Natomiast jest rzeczywiście element ponadracjonalny, ten element objawiony, który został nam przez Boga ukazany, został nam po prostu dany, jest elementem nie tyle nieracjonalnym, co jest elementem właśnie ponadracjonalnym. To znaczy on jest racjonalny, ale racjonalnością jakby wyższego rzędu. I do pewnych prawd objawionych nie mamy możliwości za pomocą czystego, naturalnego naszego umysłu, nie mamy możliwości dojścia. I pisze święty Tomasz, że nawet umysł anielski nie może pewnych prawd przez Boga nam objawionych nie może poznać z całą pewnością, w sposób taki, jakby wyprowadzając pewne wnioski w sposób konieczny z rzeczywistości, która nas otacza. Na przykład prawda o Trójcy Świętej, ale też prawda o wcieleniu, o tym, że Bóg stał się człowiekiem, będąc ciągle Bogiem. To są dwie takie wzorcowe prawdy i przy okazji dwa filary katolickiej wiary, które są ponad intelektem i nie tylko ludzkim, ale też ponad jakimkolwiek intelektem stworzonym. Nawet aniołowie, o których będziemy kiedyś mówić, jeśli Pan Bóg pozwoli, którzy są dużo doskonalsi od nas, jeżeli chodzi o poznawanie, oni również na poziomie swojego naturalnego intelektu nie są w stanie poznać tego, że rzeczywiście Bóg jest w Trójcy Świętej, że rzeczywiście Bóg się wcielił. To znamy tylko i wyłącznie z objawienia. A więc są pewne prawdy, które są ponad naszym rozumem, ale nie możemy powiedzieć, że one są nieracjonalne, tylko one są jakby racjonalne, racjonalnością wyższego rzędu, jakby niedostępną dla stworzenia za pomocą samego tylko intelektu. Natomiast jeżeli chodzi o religie jakieś fałszywe i tak dalej, one oczywiście zawierają wiele elementów nieracjonalnych, wiele elementów właśnie irracjonalnych, jakichś tam zabobonnych. To jest więc kolejna różnica między filozofią a religią. I także jeszcze mitologia, czyli jakby filozofia się w tym trójkącie będzie mieściła, jest jakoś mocno związana z nauką, mocno związana z religią i z mitologią, ale jakby nie jest tutaj tożsama jakby z żadnym z tych trzech takich obszarów. Sama oczywiście jest jak nauką, ale właśnie taką szerszą, innego rodzaju. A teraz jeżeli chodzi o mitologię, to jest dość specyficzna rzecz, bo można powiedzieć, że właśnie z mitologii się narodziła filozofia, z próby zracjonalizowania mitologii. Filozofia pierwszych myślicieli greckich jest, nawiasem mówiąc, bardzo, bardzo mocno związana z rozwiązaniami mitologicznymi, tyle tylko, że stara się je zracjonalizować. Tym się właśnie różni. Mitologia też nie ma celu, nie podaje zbawienia, nie szuka zbawienia, tylko właśnie samego zrozumienia rzeczywistości. Też jest jakby otwarta na całą rzeczywistość, tak jak filozofia, ale jest nieracjonalna, a filozofia będzie starała się zracjonalizować. Czyli jakby w ten sposób dostajemy trzy takie cechy filozofii, że po pierwsze będzie ona ogarniała całą rzeczywistość i to w sposób taki najgłębszy, jest otwarta na wszystko i jeszcze w sposób taki najgłębszy, szuka tych najdalszych przyczyn, najgłębszego zrozumienia i w ten sposób jakby sama też sobie określa metodę własnych badań, tak? Bo w przypadku nauk szczegółowych często metoda jest jakby już dana jakby przez naukę wyższego rzędu, już jest jakby określona przez to zawężone pole poznawcze. Natomiast w przypadku filozofii tutaj jakby sama sobie nadaje metodę. Druga sprawa to jest właśnie ta racjonalność filozofii. A trzecia sprawa to jest właśnie cel filozofii, którym jest zrozumienie rzeczywistości. Jeżeli chodzi jeszcze o to zracjonalizowanie, tutaj to się wiąże z metodą i tutaj się to mocno już będzie różniło w przypadku różnych, powiedzmy, sposobów uprawiania refleksji filozoficznej. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest też jedna z tych przyczyn, dla których filozofia jest dużo trudniejsza w nauczaniu się tejże dziedziny, w uczeniu się niż w porównaniu z innymi naukami. Dlatego, że tutaj jest rzeczywiście bardzo wiele jakby sposobów zrozumienia rzeczywistości, które były już realizowane od początku historii filozofii, początku refleksji filozoficznej. I my będziemy, jako że jesteśmy zainteresowani świętym Tomaszem, a przede wszystkim jako że święty Tomasz jest tym, który opracował filozofię, zrozumiał filozofię, na tym
takim rzeczywiście wyjątkowym poziomie i nikt właściwie już nigdy do tego poziomu nie sięgnął. Więc my będziemy szli za świętym Tomaszem. I to, co jest w przypadku świętego Tomasza wyjątkowe, to jest właśnie jego realizm. To jest to, że filozofia świętego Tomasza jest rzeczywiście filozofią realistyczną. Teraz więc musimy pojąć, co to znaczy filozofia realistyczna i czym się ona różni od tej drugiej filozofii, filozofii idealistycznej. Otóż na poziomie takim najbardziej podstawowym, na jakim możemy na razie o tym zagadnieniu mówić, bardzo trudnym, różnica wygląda mniej więcej w ten sposób, że filozofia realistyczna w pierwszym etapie skupia się na afirmacji świata, który nas otacza, który nas swoimi bodźcami jakoś ciągle, można powiedzieć, bombarduje, ciągle na nas wpływa i jakby stoimy w obliczu różnych tych faktów, różnych tych, już mówiąc językiem filozoficznym, bytów, tego wszystkiego, co po prostu na nas jakoś wpływa. I w pierwszym kroku filozofii realistycznej otwieramy się na ten świat bytów, afirmujemy go. A w drugim kroku zaczynamy zastanawiać się, jak to się dzieje, że ja jestem w stanie w ogóle coś poznać. Jakby dopiero później przychodzi refleksja dotycząca tego, w jaki sposób jest możliwe moje poznanie. To też jakby prowadzi mnie ciągle do prób weryfikacji oczywiście tego, co ja poznałem. Czy ja poznałem coś, co jest naprawdę, czy mi się tylko coś wydawało, czy nie nastąpił jakiś błąd poznawczy, czy gdzieś nie wkradł się do mojego myślenia błąd, czy też błąd po prostu związany z jakimś połączeniem różnych faktów, które do mnie jakoś dotarły, coś źle odczytałem w rzeczywistości, w ten sposób powstał w mojej głowie błąd. Ale to już jest w drugim etapie. W filozofii idealistycznej dokładnie odwrotnie. W pierwszym etapie uwaga się koncentruje na jakby wskazaniu pewnych warunków sensownego i wartościowego poznania. Jakby zanim otwieram, tak mówiąc obrazowo, budzę się rano i zanim otworzę moje oczy, zanim staram się poznać świat, to już zaczynam się zastanawiać nad tym, jakie to poznanie jest i jakie ono ma charakter, jak ja mam odróżnić między fałszem a prawdą, w jaki sposób ja mam po prostu analizować te wszystkie dane, które będą do mnie spływały, mówiąc takim technicznym językiem. Dopiero w drugim etapie otwieram się na rzeczywistość. To jest jakby odwrócona kolejność. I to oczywiście rodzi bardzo różne potem konsekwencje. Jest to jeden z takich najważniejszych podziałów w ogóle refleksji filozoficznej, jaki może istnieć. Ale my, idąc za świętym Tomaszem, będziemy się oczywiście skupiać na tym pierwszym. Też z racji tego, że oparcie się na tym drugim, to wiemy właśnie jako katolicy, doprowadził do tego, co nazywamy modernizmem. To właśnie całe to zagadnienie modernizmu. To jest nic innego jak oparcie teologii na filozofii idealistycznej. To właśnie do tego prowadzi, że filozofia wtedy jest teologia jest traktowana jako coś, co pochodzi z ludzkiego umysłu, coś, co pochodzi z ludzkiej psychiki, coś, co wynika z jakichś ludzkich potrzeb i jest następnie jakoś eksterioryzowane, w jakiś sposób jest ujawniane na zewnątrz i jakby budowany jest pewien system religijny w oparciu o to, co jest w mojej głowie. Więc stąd się wziął modernizm. Poza tym, jeżeli jeszcze chodzi o tą różnicę między filozofią realistyczną i idealistyczną, to bardzo ładnie to podsumował Gilson, jeden z takich bardziej znaczących filozofów tomistycznych, że mianowicie nawet filozof idealistyczny, kiedy odchodzi od biurka, kiedy przestaje zajmować się filozofią, to wtedy staje się też realistą. Zaczyna myśleć jak realista. Każdy normalny człowiek w życiu codziennym myśli tak jak filozof realistyczny. Filozofia realistyczna jest jakby, jest można powiedzieć, takim przedłużeniem i pogłębieniem tej spontanicznej refleksji dotyczącej rzeczywistości, którą każdy z nas z doświadczenia życiowego po prostu zna i według której postępuje. Tak? Tylko tyle, że filozofia wykracza poza to spontaniczne poznanie, które wszyscy mamy od czasu, kiedy nasz umysł się po prostu obudził. Bo jest po prostu, jest dużo głębsza, jest oparta na pewnej naukowej metodzie. Więc jeżeli chodzi jeszcze właśnie o tą metodę, filozofia realistyczna będzie starała się, wychodząc od tego świata, który jest nam dany, będzie starała się pokazać takie jakieś czynniki, które muszą być
spełnione, które muszą być przyjęte, aby to, co obserwujemy, było niesprzeczne. Aby uniesprzecznić to wszystko, co obserwujemy, to wszystko, co jest nam dane. Właśnie racjonalizujemy rzeczywistość. Dana jest nam pewna rzeczywistość i chcemy ją po prostu zracjonalizować, więc szukamy pewnych przyczyn, które powodują, że to, co obserwujemy, właśnie można jakoś wytłumaczyć. To jest ta metoda przyjęta przez Arystotelesa i ona jest u świętego Tomasza widoczna, jeszcze pogłębiona tak naprawdę w porównaniu z Arystotelesem, jest jeszcze głębsza, bardziej jakoś obecna. Tak mniej więcej wygląda ten program filozofii i musimy teraz, jakby nadszedł czas, żeby zrozumieć, żeby wyjaśnić, chociaż na takim poziomie bardzo podstawowym, pojęcie metafizyki, pojęcie ontologii, pojęcie właśnie filozofii jako pewnego poznania, które jest oparte właśnie na metafizyce, bądź też ewentualnie na ontologii. Otóż skoro filozofia będzie szukała zrozumienia całej rzeczywistości na tym najbardziej podstawowym, na tym najbardziej głębokim poziomie, to oznacza, że musi istnieć taka, w ramach jakby już samej filozofii, taka baza poznania intelektualnego, która rzeczywiście będzie się tym zajmowała. Nazwa metafizyki jest tutaj dość przypadkowa, bo pochodzi po prostu ona stąd, że jeden z uczniów Arystotelesa, porządkując pisma mistrza, posłużył się tym terminem, aby nazwać pisma, które nastąpiły w zbiorze pism po tych, które dotyczyły opisu rzeczywistości. Physis to jest z języka greckiego natura, więc te pisma, które dotyczyły czegoś jakby głębszego niż tylko ten poziom tych naturalnych przemian, jakby samych takich jakby podstaw i fundamentów rzeczywistości, zostały nazwane pismami metafizycznymi. Więc metafizyka to jest ten, jakby można powiedzieć, ta podstawa filozofii, która zajmuje się niczym innym jak tym najgłębszym fundamentem rzeczywistości. To jest geneza słowa metafizyka, a więc metafizyka, gdyby ją przyrównać do, gdyby w ogóle filozofię przyrównać do budynku, to metafizyka jest czymś w rodzaju fundamentu, na którym możemy budować, możemy stawiać pewne filary, możemy umieszczać na tym pewne jakieś konstrukcje, ale potrzebny jest ten fundament, to jest właśnie metafizyka. Metafizyka ta została potem przejęta przez Tomasza z Akwinu, została jeszcze pogłębiona, właściwie w pewnym sensie znacznie zmodyfikowana, ale to później oczywiście jakby będziemy o tym mówić. Ale jeszcze jest to drugie słowo, właśnie słowo ontologia, słowo, które wydaje się być, jakby sama etymologia niewiele nam mówi, bo ontologia to jest dokładnie tyle, co nauka o bycie, nauka o tym, co istnieje, co jest. Ale w rzeczywistości sprawy się mają trochę inaczej. Otóż musimy pamiętać o tym, że ta bardzo podstawowa różnica między metafizyką i ontologią sprowadza się po prostu do tego, że metafizyka ujmuje rzeczywistość jakby w kluczu tego, co istnieje, tego, co rzeczywiście jest nam dane, tego, co po prostu jest nie tyle może w polu naszych obserwacji, ale jakby cały czas mamy na uwadze to, czy dane rzeczywistości istnieją, czy nie. To jest charakterystyczne w ogóle dla filozofii realistycznej. Zajmujemy się tym, co istnieje. Słowo byt zresztą, tak podstawowe dla filozofii, wywodzi się właśnie od słowa istnieć w języku łacińskim. Czyli to po prostu to, co istnieje. Wszystkie te rzeczy, które istnieją, niezależnie od tego, czy one są materialne, czy niematerialne, tymi bytami mogą też być nawet nasze myśli, stany emocjonalne, one też przecież jakoś istnieją w naszej głowie. Więc nawet myśli o jakichś abstrakcyjnych pojęciach, one też istnieją w naszej głowie, są czymś w tym sensie oczywiście zawsze jakoś realnym. Tyle tylko, że często mniej realnym od tych rzeczy, które możemy zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o ontologię, to sprawa jest nieco inna. Ontologia zajmuje się tym wszystkim, co jest niesprzeczne. Tym wszystkim, co po prostu może istnieć, ale jakby zupełnie nie zajmujemy się tą kwestią. Czy to coś istnieje, czy nie istnieje. Czy to coś, czym się zajmujemy,
jest faktycznie istniejące, czy tylko po prostu jest możliwe. Więc ontologia będzie tak samo zajmowała się zwierzętami istniejącymi, jak na przykład Pegazami czy Feniksami, bo z punktu widzenia samej ontologii są one tak samo prawdziwe, są tak samo możliwe. Jedne i drugie są możliwe, jedne i drugie są niesprzeczne, wobec tego należą do tych właśnie bytów, którym się może ontologia zajmować. Taka jest różnica. I oczywiście ma to ogromne konsekwencje, czy się filozofię buduje bardziej na refleksji dotyczącej tego, co jest, czy buduje się bardziej na refleksji dotyczącej tego, co jest po prostu niesprzeczne. Bo w tym drugim przypadku zaczynamy już po prostu nie przejmować się, już tak mówiąc takim bardzo codziennym językiem, nie przejmować się tym, czy dana rzecz faktycznie istnieje. Zaczynamy budować naszą refleksję na takiej podstawie, która specjalnie już nie zwraca uwagi na sam akt istnienia, na samo faktyczne istnienie. A ponieważ tymi filarami, tymi konstrukcjami, które będą stawiane na tym fundamencie, jakim jest albo metafizyka, albo ontologia, to są jakby inne elementy refleksji filozoficznej. Można powiedzieć całe działy filozofii, bo metafizyka czy ontologia to jest sama ta podstawa, sam fundament, samo zapewnienie tego najgłębsze jakby zrozumienie rzeczywistości, ale na tym jest nabudowany cały ten gmach zrozumienia rzeczywistości na tym poziomie takim bardziej, powiedzmy, praktycznym, bezpośrednim. Na przykład jednym z tych działów filozofii bardzo istotnym jest antropologia, czyli zrozumienie człowieka. No i teraz ogromne ma znaczenie, czy my budujemy antropologię na zasadach, na fundamencie metafizyki, czy raczej na fundamencie ontologii. Czy refleksję dotyczącą człowieka będziemy budowali na jakby przy zwracając uwagę na to, czy rzeczywiście taki, a nie inny człowiek istnieje, czy to jest tylko kwestia naszych jakichś wyobrażeń, naszych jakichś hipotez dotyczących człowieka. Czy budujemy sobie takie czy inne jakieś teorie dotyczące człowieka, zupełnie nie zwracając uwagi na fakt, czy rzeczywiście tego rodzaju ludzie w ogóle mogą istnieć. Tak? No i tutaj jakby zaczynamy rozumieć, jakie to ma konsekwencje praktyczne. No jeżeli nie zwracamy uwagi na rzeczywistość, a tworzymy jakieś własne koncepcje w oparciu o tylko zasadę niesprzeczności, to potem możemy dochodzić do wniosków, które będziemy próbowali jakoś realizować w praktyce, ale które nie zostały wyprowadzone w oparciu o badanie rzeczywistości, tylko są czymś takim, no właśnie, jakimiś tylko i wyłącznie naszymi koncepcjami. To ma oczywiście potem ogromne znaczenie praktyczne, bardzo poważne. A więc różnica między filozofią opartą na metafizyce i opartą na ontologii jest bardzo, bardzo znacząca. Ale teraz już jakby z racji tego, że dość dużo materiału poruszyłem, to może bym teraz jakoś spytał się po prostu, czy jakieś pytania może są, czy coś było niejasne, czy coś może powtórzyć, czy jakieś inne kwestie tego typu się pojawiły, bo to jednak jest bardzo dużo materiału, a nie chcę, żeby to jakoś tak stawało się trudne i niezrozumiałe. Czy są jakieś pytania? Coś może wyjaśnić? To znaczy, że mamy zrozumieć, że metafizyka jest realistyczna, a ontologia jest idealistyczna. No tak można powiedzieć. Znaczy, ontologia na samym początku, kiedy ona faktycznie powstawała, to jakby jeszcze nie było mowy o filozofii idealistycznej. Po prostu ontologia, oparcie się na ontologii, to jest efekt przeniesienia środka ciężkości z rzeczywistości na te moje konstrukcje, to co ja mam w głowie. Jakby środek ciężkości przenosi się z rzeczywistości istniejącej ku mojej głowie, ku mojemu intelektowi, ale ja cały czas jeszcze jakoś ten kontakt, tak jakby tak trochę przez inercję, jeszcze ten kontakt ciągle jest, ale ponieważ ja już się zaczynam skupiać bardziej na moim intelekcie, to z czasem to prowadzi, to oparcie się na ontologii, doprowadzi wcześniej czy później, ponieważ ja tutaj już tylko zajmuję się bytami możliwymi, a nie tymi faktycznie istniejącymi, wcześniej czy później doprowadzi mnie właśnie do filozofii idealistycznej już w tym zasadniczym rozumieniu, kiedy właściwie, bo w przypadku filozofii idealistycznej to tak naprawdę jakby tą podstawą i bazą, to nawet już nie jest ontologia, tylko właśnie tak zwana teoria poznania.
Czyli wtedy już filozofia idealistyczna jakby tym fundamentem to jest nic innego jak refleksja dotycząca właśnie warunków mojego poznania. Czyli jest właśnie ta odwrócona kolejność, że ja nie wychodzę od rzeczywistości, tylko wychodzę od mojego intelektu i próbuję jakoś z intelektu dojść do rzeczywistości, prawda? Czyli jakby oparcie się na ontologii to jest taki etap, można powiedzieć, taki przejściowy. Etap między filozofią realistyczną a idealistyczną. Nie jest to jeszcze czysta filozofia idealistyczna, ale już nie jest to też i refleksja realistyczna. To jest coś pomiędzy i raczej wszystko idzie już wtedy w kierunku, w praktyce to tak w historii filozofii widać, to i tak to się stało, że po jakimś czasie staje się ta refleksja już refleksją czysto idealistyczną, a więc taką, która wychodzi od mojego intelektu. Kiedy zaczynam, bo to się robi w ten sposób, że jeżeli ja się bardzo mocno skupię na tym, co jest w mojej głowie i czy to, co ja mogę pomyśleć, jest tylko niesprzeczne i nie zastanawiam się, czy to ma jakiś wzór rzeczywistości, czy to jest rzeczywiście coś takiego istniejącego, czy nie, to z czasem pojawi się właśnie myśl następująca, czy jaka jest możliwość przejścia z mojej głowy do tego, co jest na zewnątrz. Bo ja się już skupiłem tak bardzo na tym, że straciłem w pewnym sensie już kontakt z rzeczywistością i coś, co było na początku zupełnie spontaniczne i oczywiste, na czym się nawet nie zastanawiałem, bo właśnie to było w tej pierwszej kolejności, jakby się zapomina się to o tym, że tak właśnie było i wtedy się zastanawiamy, ale jak ja mam właściwie do tej rzeczywistości dojść? Przecież ja jestem jakby ukryty w moim intelekcie, ja mogę tylko w tym intelekcie się jakoś poruszać, ale teraz ja muszę jakoś wyjść na zewnątrz, ale jak ja mam tego dokonać? I próbuję się zrobić coś, co się okazuje właściwie niemożliwe i potem są jakieś bardzo poważne próby wyjścia, powrotu do rzeczywistości, ale już to często się w ogóle nie udaje. Często się wydaje, że się udało, ale są też potem wątpliwości. Zasadniczo filozofowie realistyczni mówią, że jak już się tak całkowicie wejdzie we własny intelekt, traci się kontakt z rzeczywistością, to się już nigdy do niej nie wróci. Tak, człowiek się jakby sam staje więźniem, sam się uczynił więźniem własnego intelektu i nie ma możliwości, żeby stąd się wydostał, więc jest to sytuacja rzeczywiście dość tragiczna. Tak? W skrócie też zresztą wygląda historia filozofii, że ludzkość zaczęła od refleksji takiej realistycznej, często dość takiej, powiedzmy, błędnej, bo spłyconej zbytnio i takiej przez to niezbyt zgodnej z tym programem tutaj zarysowanym filozofii realistycznej, ale jednak wszystko szło ku tej pogłębionej refleksji i tak to mniej więcej do czasu świętego Tomasza się rozwijało i potem niestety jakby uwaga się zbytnio skupiła na tym, co jest w głowie. Tak? Filozofia się zaczęła bardziej skupiać na analizie pojęć, na analizie istot, na analizie treści rzeczywistości, ale już jakby przy abstrahowaniu od tego, czy te rzeczy rzeczywiście istnieją. I w momencie, kiedy się ten punkt ciężkości przesunął w stronę intelektu, to nastąpiła wtedy niestety ta właśnie katastrofa jakby utraty tej więzi. Potem próba powrotu do tego, a tego się już nie da. Bo z samej analizy treści nie da się uchwycić w tej analizie, jakby nie wynika to, czy dana rzecz istnieje. To, że jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jakaś rzeczywistość jest, to jeszcze w tym nie jest zawarta informacja, czy on faktycznie takie coś istnieje. I to jest właśnie to nieszczęście. Nie da się potem już do tego właściwie, do świata realnego nie da się już właściwie wrócić. I to jest też ogromna, na tym polega ogromna wartość refleksji świętego Tomasza, że cały czas nie tylko jakby pilnuje nas, jego metafizyka chroni nas przed takim zapomnieniem o ważności istnienia, co nawet się potem okaże, że właśnie ten akt istnienia uczyni czymś zasadniczym w tej refleksji, że jakby to jakby uczyni czymś takim centralnym w ogóle, zagadnieniem centralnym w ramach tej swojej refleksji. To bardzo dobre takie pytanie, rzeczywiście bardzo wyjaśniające. Czy są jakieś jeszcze inne pytania? Bardzo dziękuję za te pytania odróżnienia. Jeszcze chciałam zapytać o to, żeby odróżnić filozofię od teologii. Mhm. W którym momencie, bo tak jak rozumiem, tak, no filozofia, Krzysztof Ksiądz mówi, że w pewnym momencie, prawda, opiera się na filozofii idealistycznej, wyprowadzi nas do modernizmu. A w którym momencie w ogóle rodzi się teologia? Mhm. Czym jest, skoro nie jest filozofią? Tak? Dobrze, już tak. Zasadniczo to jest tak, że samo określenie teologia
jakby pierwotnie znaczyło coś innego. Pierwotnie teologia to jest jakby dział filozofii dotyczącej tej pierwszej przyczyny, czy jakiegoś absolutnego bytu, w ramach jeszcze tej refleksji naturalnej. Tak? Teologia tak właśnie u Arystotelesa, to tyle to mniej więcej znaczy, że to jest nauka nie o tym Bożym objawieniu, tylko o tym, co my możemy powiedzieć o jakimś bycie absolutnym. Czyli to jest jakiś dział filozofii. Natomiast już w ramach chrześcijaństwa słowo teologia już nabrało innego zupełnie znaczenia. I rzeczywiście różnica między teologią a filozofią jest dość znacząca i taka w sumie łatwa do uchwycenia. I co ciekawe, dopiero tak od strony takiej czysto formalnej, takiej metodologicznej, to dopiero właśnie czasy świętego Tomasza. Konkretnie to akurat Albert Wielki, mistrz świętego Tomasza i sam też święty Tomasz. Oni jakby dokonali tego od strony tej teoretycznej, chociaż faktycznie w chrześcijaństwie jest to intuicyjnie łatwe do uchwycenia, bo różnica jest taka, że filozofia to jest wszystko to, co my możemy powiedzieć, no, też i nie tylko o Bogu, w ogóle o całej rzeczywistości, co możemy powiedzieć opierając się na własnym intelekcie. Czyli pewne fakty dotyczące Boga są dla nas dostępne, dla refleksji dla naszego intelektu po prostu, dla tej naturalnej, dla naszej inteligencji, dla tego wszystkiego, co mamy od Boga i na poziomie naturalnym, co ma każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy niewierzący. Może rzeczywiście do pewnych faktów dotyczących Boga dojść. Po pierwsze, że w ogóle istnieje Bóg, prawda? To jest ciekawe, że nawet jako katolicy musimy wierzyć, że tak właśnie jest. Znaczy jako katolicy, bo jest taki dogmat dogłoszony na pierwszym Soborze Watykańskim w 1870 roku. Dogmat, który mówi o tym, że człowiek siłą naturalną, naturalnymi siłami swojego intelektu, nawet po grzechu pierworodnym, gdzie ten intelekt jest osłabiony, może poznać, postępując ze skutków, cofając się jakby do przyczyny, może poznać właśnie to, że jest Bóg. Może poznać istnienie Boga. Może udowodnić istnienie Boga. Tak? To jest właśnie to, co głosi dogmat, w który jesteśmy zobowiązani jako katolicy wierzyć. A więc rzeczywiście człowiek może poznać, oczywiście tutaj dogmat mówi tylko o samej możliwości, nie mówi o tym, że to jest łatwe, nie mówi o tym, że większość ludzi doszła do tego, bo to jest trochę tak, jak dajmy na to, mamy zbiór zadań i jest informacja, że to zadanie jest rozwiązywane, że człowiek jest w stanie rozwiązać. To nie znaczy, że większość uczniów rozwiąże, prawda? To znaczy tylko, że w praktyce to może tylko być jakaś tam mniejsza liczba ludzi. Z różnych powodów może to być dla niektórych bardzo trudne. Z racji wzrastania w fałszywej filozofii, czy w przypadku braku jakiejkolwiek formacji intelektualnej, może być to dla ludzi trudne. Ale samo w sobie jest to możliwe. Nawet jeżeli ktoś nie posiada jakiejkolwiek formacji intelektualnej, filozoficznej, może tak jakoś spontanicznie sam z siebie dojść do tego, że ten Bóg istnieje. To jak najbardziej, na pewno się to w wielu przypadkach działo i też wiemy, że w historii to miało miejsce, bo u Arystotelesa pewne fragmenty Arystotelesa dotyczące Boga, i to jest filozofia właśnie, filozofia Boga, powiedzmy teologia rozumiana jako filozofia, jako ten dział filozofii, czyli to, co możemy naturalnymi siłami powiedzieć o Bogu, to czyta się tak, jakby się czytało niemalże jakichś ojców Kościoła. Tak pięknie pisze o Bogu, o tym, jaki On jest, ale jest tam też mnóstwo błędów. Więc na poziomie naturalnym człowiek jednak raz, że tylko, jak pisze święty Tomasz, tylko nieliczni ludzie, tylko po długim czasie i tylko z wieloma błędami są w stanie powiedzieć o Bogu to, co rzeczywiście teoretycznie jest w stanie człowiek o nim powiedzieć. Dlatego Bóg też zechciał to jednocześnie objawić. Czyli objawienie, on jakby ma dwie takie funkcje, bo z jednej strony daje nam takie prawdy, które są ponad naszym intelektem. Właśnie prawda o Trójcy Świętej, właśnie prawda o wcieleniu, bo ich się nie da już w żaden sposób poznać samym naszym naturalnym istnieniem. Czyli są prawdy, które wykraczają poza filozofię. Tak? Czyli ta teologia w rozumieniu jest czymś ściśle katolickim. To jest czymś innym z racji tego, że jest po prostu refleksją dotyczącą tego, co jest objawione. A objawione są po pierwsze te rzeczy, które wykraczają poza nasz intelekt, których nigdy nie moglibyśmy poznać, a które są jednak potrzebne naszego zbawienia. A po drugie, są też takie prawdy, które można by, też zostały objawione,
i które można by teoretycznie poznać, ale byłoby właśnie to bardzo trudne. I faktycznie niewiele ludzi do tego poznania doszło. Dlatego objawienie zawiera w sobie zarówno te bardzo trudne, abstrakcyjne prawdy, jak też i zawiera te prawdy dużo prostsze. Także od strony metodologicznej różnica między filozofią a teologią polega na tym, że teologia jest refleksją dotyczącą tego, co Pan Bóg objawił. A filozofia jest tylko i wyłącznie po prostu wejrzeniem w rzeczywistość na poziomie naszego naturalnego intelektu. Ale też trzeba pamiętać o tym, że się wzajemnie jakoś wzmacniają, wzajemnie jakoś teologia i filozofia, tak to u świętego Tomasza jest bardzo widoczne, że się wzajemnie jakoś wspierają. Bo tak, z jednej strony oczywiście teologia, ponieważ jest pewną refleksją nad prawdą objawioną, to bez narzędzi filozoficznych byłaby, no, powiedzmy, ta refleksja byłaby bardzo ograniczona. Niewiele moglibyśmy wniosków wyprowadzić. To, że w ogóle na przykład może Kościół potem dogmatyzować pewne fakty, to jest możliwe tylko dlatego, że dzięki narzędziom filozoficznym daje się jakoś dookreślać te prawdy objawione, że daje się je jakoś precyzować, daje się je uściślać. Bez tego uściślania nie dałoby się tych formuł dogmatycznych zbudować. One wymagają pewnej wiedzy filozoficznej. Więc to jest pierwsza jakaś taka istotna wartość filozofii z punktu widzenia teologii. Ale zasadniczo teologia pierwszym najważniejszym celem według świętego Tomasza to nie jest samo wyprowadzanie wniosków. Im więcej wniosków, im więcej dogmatów możemy wyprowadzić z tego wszystkiego, co już jest tam zawarte w objawieniu, ale chodzi raczej o to, żeby jak najgłębiej zrozumieć rzeczywistość Boga, która jest rzeczywistością z jednej strony przecież właśnie prostą. Bóg jest przecież tym prostym bytem, ale w sobie jakby zawierającym wszelką doskonałość, zawierającym w sobie nieskończoną głębię. I chodzi o to, żebyśmy teraz, posługując się tymi naszymi wyobrażeniami, pojęciami z tego świata stworzonego, wyprowadzonymi dzięki obcowaniu z tymi rzeczami, które nas otaczają, te pojęcia są przecież czymś niedoskonałym, one w sposób tylko jakiś tam taki właśnie tak zwany analogiczny opisują Boga. Są w stanie jakoś Go pojąć, ale jakby z różnych punktów widzenia. On jest rzeczywistością prostą. My opisujemy Go różnymi pojęciami. Więc dla nas jest to wielką rzeczą, żeby tą rzeczywistość Boga, żeby starać się jakby zrozumieć jakby coraz głębiej, coraz lepiej tutaj na ziemi. Oczywiście w niebie będzie to dostępne na poziomie takim czysto intuicyjnym i tam na tym też będzie polegało szczęście, nie wiem. Że będą w sposób jakby bez wysiłku, w sposób spontaniczny, natychmiastowy, intuicyjny, będą chwytali, i ci, którzy są w niebie już to oczywiście tego doświadczają, że właśnie niebianie chwytają tą rzeczywistość, którą jest Bóg. W sposób taki właściwy już tylko dla nieba. Dla nas tutaj niemożliwy na ziemi. Ale to jest ciekawą rzeczą, że teologia w rozumieniu świętego Tomasza, ona ma nas jakoś przygotowywać do nieba tak naprawdę. Bo w pierwszej kolejności ma nam dawać coraz głębsze i coraz takie pełniejsze zrozumienie tego, kim jest Bóg. A więc wymaga bardzo głębokiego zrozumienia rzeczywistości. Właśnie dobra teologia wymaga z jednej strony bardzo głębokiego zjednoczenia z Bogiem i to się dokonuje dzięki darom Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości, zwłaszcza dar rozumu. To możemy kiedyś jeszcze powiedzieć dokładniej przy opisywaniu właśnie tego wkładu, który święty Tomasz wniósł w zrozumienie tych podstawowych rozróżnień, ale albo w ogóle, kiedy będziemy mówili o rozumieniu przez świętego Tomasza właśnie daru Ducha Świętego, bo to jest też bardzo ważny temat i taki ściśle już teologiczny. Ale właśnie te dary Ducha Świętego są bardzo potrzebne, są wręcz konieczne do tego, żeby być dobrym teologiem. Ale dobry teolog też musi bardzo głęboko wnikać w rzeczywistość. Bo to jest trochę na tej zasadzie, że jeżeli chcemy, tak bardzo obrazowo, jeżeli chcemy wysoko skoczyć, to najpierw musimy jakoś móc się oprzeć na jakimś twardym gruncie. Nie da się skakać wysoko, jeżeli się odbijamy od jakiegoś błota, na jakimś bagnie stoimy. Musimy na odpowiednim gruncie stanąć. I tak samo jest, im wyżej ma się wznieść refleksja teologiczna, tym ona musi się jakby opierać, tym pewniej musi się oprzeć na refleksji dotyczącej tego, co podstawowe. I to jest właśnie ta rola filozofii, żeby dać ten fundament. I filozofia jakby pełni rolę trochę taką dla teologii, trochę tak jak matematyka dla fizyki. To znaczy, że daje pewien taki cały aparat, taki
dzięki któremu może fizyka, może dzięki matematyce dać nam jakby ten aspekt ilościowy badań. Może się jakby wznieść na wyżyny pewnej ścisłości i precyzji. I tak samo teologia może się wznieść na wyżyny ścisłości i precyzji, ponieważ operuje pojęciami filozoficznymi. I sam święty Tomasz, to jest zresztą znane w ogóle dla średniowiecza, to powiedzenie, że filozofia jest taką służką, jest ta ancilla teologii, jest taką jakby niewolnicą. I to jest bardzo ciekawe, że samo to określenie jest niczym innym jak pewnym cytatem z Pisma Świętego, z Księgi Mądrości, gdzie tam kontekst dlatego jest następujący, że mądrość jakby posłała swoje sługi, żeby sprowadziły do niej jakieś tam ludzi. Jakby filozofia jest taką służką, która ma sprowadzić do teologii ludzi. Czyli ma jakby umożliwić właśnie tą głębszą refleksję dotyczącą Boga dla większej liczby ludzi. Tak właściwie jest, bo jeszcze jest coś takiego, co się nazywa teologią mistyczną, co jest właściwie pewną refleksją na poziomie, znaczy właściwą dla mistyków, ale ona nie jest taką teologią w sensie takim, powiedzmy, ścisłym, bo właśnie jest nie do końca przekazywana, bo jest właśnie niewyrażona w języku pojęć tych filozoficznych, czyli tych, które są jakoś obiektywne, tylko w języku jakiejś poezji, jakichś metafor. Kiedy się czyta jakichś wielkich mistyków, no to właściwie to piękne to wszystko jest, ale ciężko jest jakby całkowicie to pojąć. Oczywiście może akurat możemy mieć łaski uczynkowe, możemy sami mieć światło Ducha Świętego, które nam umożliwi wyniknięcie. I możemy się mimo wszystko karmić tymi pismami, takiego Jana od Krzyża na przykład, ale to jest wszystko poezja. To znaczy to się czyta, ale ja mogę to rozumieć na 58 różnych sposobów. I skąd ja mam wiedzieć, który jest tym właściwym? A jeżeli ja to źle zrozumiem, to ja potem nic, to ja po prostu wtedy wyprowadzę wnioski fałszywe dla swojego życia duchowego, jak jeszcze jestem kapłanem, nie daj Boże, takim rozumiejącym w taki sposób tylko, no to ja wtedy będę innym też źle tłumaczył. Więc to jest nieszczęście. Dlatego filozofia jest czymś bardzo potrzebnym. To jest trochę tak, że jakby filozofia daje nam możliwość opisywania tej rzeczywistości, tej prostej, jednocześnie jakby nieskończenie złożonej, jaką jest Bóg, w taki sposób mniej więcej jakby trochę tak, jak się wpisuje w okrąg jakiś wielokąt. To znaczy jest jakby dopiero w granicy jakby nieskończenie małych odcinków możemy dokładnie opisać krzywiznę, ale jednocześnie dzięki temu, że to są jakieś proste odcinki, to możemy to jakoś łatwo komuś przekazać. Możemy w jakiś obiektywny sposób to opisywać. Czyli jakby daje pewien taki kościec, daje pewnego rodzaju taki szkielet daje naszej refleksji teologicznej owa filozofia. Powoduje, że to jest po prostu coś pewnego i bezpiecznego. Język mistyków jest zasadniczo jakby językiem wyższym, ale jednocześnie jest językiem, który może być bardzo mylący. Dlatego te pojęcia filozoficzne są bardzo ważne dla teologii. Dlatego to całkowicie jakby jest to dzieło Bożej opatrzności, że te największe osiągnięcia filozoficzne zostały jakoś wplecione właśnie w teologię i tam w pierwszej kolejności jakby wykorzystane. Że właśnie to jest dzieło Bożej opatrzności, że ten największy, jak się właśnie potem okaże, filozof, jakim był właśnie święty Tomasz, był jednak w pierwszej kolejności teologiem. I on jakby filozofem jest tylko z racji tego, że tworzy teologię. I potrzebuje, dla dobrej teologii potrzebuje głębokiego zrozumienia rzeczywistości. Tak więc teologia jakby posługuje się też tym objawieniem, ale tłumaczy to w tym języku filozoficznym. Więc ona oczywiście korzysta tak z filozofii, ale też i w drugą stronę to jest ciekawe, że filozofia także jest ubogacona przez objawienie. Dlaczego? Dlatego, że są pewne prawdy, bo filozofia zajmuje się tylko tymi prawdami, które są same w sobie dostępne dla naszego naturalnego poznania. Ale są takie prawdy, tak bardzo trudne, chociaż dostępne dla naszego naturalnego poznania, że fakt, iż zostały one objawione, powoduje, że łatwiej jest nam dojść do prawdy dotyczącej tych właśnie zagadnień. To jest trochę taka sytuacja, jak na przykład bym rozwiązywał jakieś zadanie z fizyki, i potem posiłkował się z tyłu książki, dajmy na to, mamy właściwe odpowiedzi, właściwe wyniki. Ja po prostu, nie wiedząc, czy dobrze rozwiązałem zadanie, czy ja dobrze rozumiem ten problem, czy umiem zastosować pewne zasady w tym konkretnym przypadku, nie jestem tego pewien, coś tam mi wyszło, więc sprawdzam, czy rozwiązanie jest takie samo, to prawdziwe, to jakby czy ja po prostu dobrze rozwiązałem. Jeżeli widzę, że dobrze rozwiązałem, to wtedy mogę jakoś jakby znając już ten wynik, łatwiej jest mi jakby
do końca przeprowadzić ten sposób rozumienia, bo pierwsze często spojrzenie jest takie intuicyjne tylko, no jest jeszcze takie nie do końca precyzyjne, jeszcze nie mam pewnej pewności. A potem, kiedy już wiem, jakie jest rozwiązanie, kiedy widzę, że mój tok myślenia doprowadza do takiego samego wyniku, wtedy jestem w stanie mój tok rozumowania jakby w sposób ściślejszy jakiś tam wyłożyć i wszystko po prostu wtedy zaczynam rozumieć lepiej. I coś podobnego miało miejsce w historii filozofii i zarazem teologii, a mianowicie kwestia stworzenia świata, która przez filozofów nie była tak naprawdę nigdy jakby nie doszli filozofowie do stworzenia świata jako takiego, jak tylko właśnie wskutek tego impulsu, jaki dało nam objawienie. Jakby święty Tomasz, który stworzył już w takim sensie takim bardzo ścisłym i jakby całkowitym właśnie koncepcję stworzenia, filozoficzną teorię stworzenia świata, bo to jest dzieło świętego Tomasza. Filozoficzna teoria stworzenia świata, filozoficzna, nie jakaś tam teologiczna, czy taka półfilozoficzna jak u Augustyna, czy tam wcześniej, tylko taka ściśle filozoficzna teoria to jest dopiero dzieło świętego Tomasza, ale dlatego właśnie to było możliwe, że był ten impuls ze strony objawienia. Czyli to jest jakby przykład na to, że również filozofia korzysta z dorobku teologii, że teologia też jakby daje pewien impuls do rozwoju właśnie filozoficznego myślenia. Zresztą to możemy powiedzieć również, jeżeli chodzi o refleksję dotyczącą tego, czym jest człowiek. To dzięki objawieniu mamy lepszy wgląd w naturę człowieka. Bo to już na poziomie samej filozofii już wiedziano, że jest to dość złożone, bo w człowieku jest ten element właśnie ponadmaterialny, jakiś element duchowy i że te dwa elementy teraz trzeba jakoś umieć powiązać, ale to nie jest proste, nie wiadomo jak to do końca zrobić, jak tą duszę z ciałem jakoś połączyć i niewątpliwie objawienie tutaj też rzuciło pewne światło, umożliwiło łatwiejsze wniknięcie w istotę rzeczy dzięki temu Bożemu objawieniu. Ale to ciągle mimo tym impulsom pochodzącym z objawienia są rzeczy, które możemy na poziomie naturalnym poznać. Wobec tego to ciągle jeszcze mieści się w ramach filozofii. Tak mniej więcej wyglądają te relacje między filozofią i teologią. Dobrze, jakieś jeszcze pytanie może? Ja mam takie pytanie. Na czym polegały te błędy Arystotelesa w opisywaniu pierwszej przyczyny? No zasadniczo polegały na tym, że jemu się wydawało, że żeby nie łamać tej zasady, że pierwsza przyczyna jest tym pierwszym, najdoskonalszym, jest tym takim czystym aktem, czyli jest najdoskonalsza, nie ma w sobie żadnego takiego elementu jeszcze niezdeterminowanego, niedoskonałego. Więc jemu się wydawało, że nie może Bóg być kimś, kto myśli o rzeczach niższych niż on sam. To znaczy dla Arystotelesa, bo w ogóle dla niego najdoskonalszą rzeczą jest intelekt, i najdoskonalszym działaniem jest myślenie. Myślenie jest doskonalsze od samego tylko jakby no nie działania, więc pierwsza przyczyna musi działać, musi myśleć, bo to jest to najdoskonalsze działanie. I musi myśleć o sobie, bo gdyby myślała o kimś innym, to by też jakby uwłaczało jej doskonałości. Jemu się tak wydawało, że to uwłacza doskonałości, jeżeli się zajmuje czymś innym w ogóle, tak? Wobec tego dla niego pierwsza przyczyna to jest coś, co jest po prostu, Bóg jest kimś, kto myśli tylko jakby o sobie dosłownie. No myśli po prostu, jest samomyślącą się myślą. Jest umysłem, który jest skupiony dosłownie na sobie i nawet nie jest świadomy tego, że tam istnieje jakiś świat. Po prostu nawet nie wie, że u Arystotelesa jest taka dość paradoksalna sytuacja, że ten pierwszy poruszyciel, ten właśnie byt absolutny, ten Bóg, on w ogóle nie wie, że jest świat. Jakby, dlatego też nie może go kochać, nie można się też do takiego Boga modlić oczywiście. Tak? To zupełnie inny Bóg niż Bóg filozofii, niż Bóg religii. Bo nie da się oczywiście modlić do kogoś, kto nawet nie wie, że my istniejemy. Ale też jest ciekawe, że ta pierwsza przyczyna, ona po prostu tylko jest, a porusza świat tylko jako przyczyna celowa, to znaczy porusza go w ten sposób, że są jakieś inni poruszyciele, którzy nie są tak doskonali, nie są tym absolutem i oni są wpatrzeni w doskonałość bytu absolutnego i jakby będąc w niego wpatrzeni, jakby próbują po prostu jakoś do niego dążyć, próbują go jakoś osiągnąć, próbują jakoś się do niego upodobnić i jakby czyniąc to jednocześnie powodują ruch całego wszechświata, można powiedzieć, że jakby istnienie, w sensie ruch wszechświata, bo u Arystotelesa znowu jest ten zabobon, powiedzmy, ten starożytny, że świat jest odwieczny jako taki. Tam nie ma do końca kogoś, kto jest właśnie przyczyną pod każdym względem.
że stwarza tą przedwieczną materię. Tam takiego czegoś nie ma. Natomiast świat jest poruszany dzięki temu, że ten byt absolutny myśli o sobie i jakby ci pośredni poruszyciele wpatrzeni w tą pierwszą przyczynę jakby kręcą całym wszechświatem, można powiedzieć. Więc jakby tam rzeczywiście są błędy bardzo poważne, no bo no, ten Bóg po prostu nie wie w ogóle, że jest świat, nie zajmuje się nim, nie ma żadnej opatrzności wobec tego, tak? No, bo on przecież nawet nie wie, że jest. Owszem, potem jeszcze w ramach pewnej takiej interpretacji przez filozofów neoplatońskich to uległo pewnej zmianie i się upodobniło do tego, co potem będzie święty Tomasz nauczał. Że się okazuje, że to wcale nie uwłacza boskiej doskonałości to, że on zna wszystkie rzeczy, które są na świecie, nawet z tymi, łącznie z tymi najdrobniejszymi. Także Boża opatrzność sięga, jak pisze święty Tomasz, również do tych rzeczy takich szczegółowych. Wszystkie rzeczy, które się tutaj dzieją, są przez Boga jakoś znane i przynajmniej są dopuszczone. Jeżeli są złem, to są dopuszczone dla jakiegoś większego dobra. Jeżeli są dobrem, to są chciane dla nich samych. A więc się okazuje, że w ogóle ta wizja pierwszej przyczyny jest zupełnie inna i jakby znacznie głębsza u świętego Tomasza. I jakby udaje się utrzymać doskonałość Boga, mimo tego, że ten Bóg jest rzeczywiście, może być Bogiem religii. Może być Bogiem, do którego się możemy modlić, możemy Go prosić o pewne rzeczy. Tak? I to jakby zupełnie inna koncepcja. Także to widać, że te różnice są jednak bardzo duże takie. Amen, Maris Stella. Dei mater alma.